for me, the light is very important. I think it needs to be a bit of a combination of the light, the background, and the horse, of course. The horse, they need to have expression, and that's the most important, I think. Bardzo chcieliśmy, żeby katalog tegoroczny był wyjątkowy. Żeby zrobić coś wyjątkowego, muszą być wyjątkowe zdjęcia. Dzisiaj świat, klienci ze świata muszą najpierw zobaczyć te konie, których nigdy wcześniej prawdopodobnie nie mieli okazji zobaczyć, oprócz koni, które były prezentowane na pokazach. I doskonałe zdjęcia gwarantują zainteresowanie klientów. Glenn jest numer jeden dla nas. To było marzenie, żeby Glenn mógł z nami pracować. I think in this moment is the best photographer, in my opinion, because he's very talented. It's also a pleasure to see him working here because he really, really loves his work. And also, on top of that, he's also a breeder himself. He's also a manager of one important stud in Qatar, so he really knows the horses. It's a big challenge, actually, because in the past years, I think they've done a great job as well. But for me, it's also quite an experience. I'm looking forward to see what I have later on the computer, and hopefully I'll have a lot of big smiles. Pride of Poland jest decydującą aukcją w Polsce, która wyznacza wszystkie w zasadzie trendy i ceny na konie, nie tylko te, które się sprzedały, ale na konie w ogóle dostępne w sprzedaży. I w szczególności oczywiście jest ważna dla stadniny koni Michałów, która może swoje najlepsze możliwe wystawione do sprzedaży konie sprzedać na Pride of Poland w najlepszych cenach. To też wpływa na prestiż stadniny na świecie, a także ugruntowuje jej pozycję. No to jest moja już chyba 23. albo 24. sesja do katalogowych zdjęć Pride of Poland. Jest to bardzo ważne wydarzenie, bo no, reklamujemy po prostu konie, które chcemy jak najdrożej sprzedać i musimy je bardzo dobrze zareklamować, więc czas poświęcony na zdjęcia, na filmy, jest to czas, który przekłada się później bardzo na to, jaka jest frekwencja na aukcji, a duża frekwencja kupców na aukcji przekłada się na cenę. We started off very badly, actually, because it was raining and it was overcast, no colors, you know. But now finally we have some sunshine, so hopefully now for the rest of the time we'll have the same to work with. It's good now. This is perfect. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych efektów i mam nadzieję, że wszyscy nasi klienci, odbiorcy będą zadowoleni z katalogu. On się naprawdę, mam nadzieję, spodoba. W tej chwili jest już spore zainteresowanie końmi, chociażby michałowskimi. Mamy takie zapytania. Oczywiście odsyłamy najpierw do listy koni, która już jest opublikowana i dostępna w mediach. I zapraszamy na Pride of Poland.